cześć moi drodzy, hejka, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z ogromnym, wielkim pudłem, w którym będziemy mieli Opka. Fast Crush. Pudło jest naprawdę ogromne, a w środku, tadam, jeszcze więcej niespodzianek. Coś dla fanów rajdów samochodowych, coś dla tych, którzy po prostu znają się na samochodach, coś dla tych, którzy śledzą na przykład jakieś zawody, albo na przykład oglądają Formułę 1. Gotowi na szaloną zabawę, a przede wszystkim na szybką zabawę, na szalony rajd i na to, że te nasze auta mogą się rozbić na części. Jeśli chodzi o same autka, to są one w takich opakowaniach. Autko tutaj jest jedno. Tutaj zobaczcie, autko jest niebieskie. Tutaj mamy takie fajne, troszeczkę ombre, zielono-żółte. Tutaj na przykład, o, zobaczcie, to jest fajne. Wow, zobaczcie, to auto z przodu ma czarną maskę i ma takiego dużego węża. Ej, genialne one są, słuchajcie. Ja tutaj tak patrzę, że w tym pudełku to praktycznie każde autko jest inne, więc naprawdę możecie znaleźć takie, które Wam się spodoba najbardziej, na przykład takie całe czarne. Pudełko, oprócz tego, że ma autko, to ja tutaj widzę, że te każde z autek ma odpowiednią nazwę. I słuchajcie, są takie auta jak na przykład Big Piranha, czyli to jest to auto, całe czarne, które ma taką dużą piranię namalowaną. Fireball Cobra, o, Cobra to jest to auto, tutaj z tą kobrą, czyli ten wąż to jest właśnie kobra. Tutaj jest Storm Shark. Tutaj mamy Legendary Lion, a dobra, to już wiem o co chodzi. To auto jest z rekinem, tutaj mamy lwa, tutaj mamy lisa, sowę, o, Flamed Spider. Ej, to mi się podoba zupełnie, jakby to było auto Spidermana. Tutaj mamy Angry Bull, wow, zupełnie jak Chicago Bull. Angry Bull to znaczy zły byk. Tutaj mamy jeszcze Eagle, czyli to jest chyba orzeł. Wow, super. Aha, jeszcze tu widzę Wolf, czyli lis, tylko wilk. I tutaj mamy Tigera, czyli tygrysa. No dobra, koniec gadania. Teraz sobie wybiorę jakieś auta, które mi się tutaj najbardziej podobają. Już wiem, jakie zwierzaki. Aha, dobra. Na pewno biorę to auto z pająkiem. Weźmiemy jeszcze sobie, może to czarne, albo nie, czarnego nie będziemy brali. Zabiorę sobie, o, takie żółte z rekinem. I ostatnie autko, może jakieś niebieskie. Dobra, Angry Bulls. Czas otworzyć moje wybrane trzy autka, no i sprawdzić, jak one będą się zachowywać w akcji. Po pierwsze, nasze autka biorą udział w rajdach samochodowych, w wielkich wyścigach, fast crash, czyli szybkość, i crash to jest wypadek, ponieważ nasze auta mają napęd. Podczas takiego wypadku, podczas takiego zderzenia, każde autko rozpada się na części. I to jest właśnie najfajniejsze w tych autkach. Wow, ale świetnie to wygląda. Kółeczka bardzo szybko się kręcą. Tutaj mam autko z pająkiem. Patrzcie, jest bliska. Jest czerwono-żółte i ma numer 35. Ma narysowaną jeszcze pajęczynę. No i oczywiście z przodu na masce ma pająka. Mamy teraz napęd. Standardowo kładziemy autko i pociągamy do tyłu. Wow, faktycznie auto naprawdę mocno się rozpędza. Gdybym go nie złapała tutaj na końcu, to chyba by mi spadł z mojego stołu. A teraz spróbujemy uderzyć tu. O, też fajnie, zobaczcie. Niezłą ma prędkość. Okej, zanim rozpoczniemy nasze rajdy, sprawdźmy te części. I jest pierwsza część, druga to jest dach. Tutaj mamy drzwi, czy ten tył również odchodzi i z przód również. A, zderzak? A, nie jestem pewna, nie będę go na siłę wyciągać. No i mamy nasze autko, które jest kompletnie rozwalone. No właśnie, rozwalanie to była bardzo łatwa rzecz, ale teraz spróbujmy je zbudować na nowo, czyli tył. Teraz włożymy drzwi z jednej strony i z drugiej. I tak mi się wydaje, że jeżeli będziemy mieli więcej takich autek, no to oczywiście te elementy naszego autka możemy ze sobą mieszać, możemy je ze sobą łączyć.
Albo możemy się też wymieniać. Góra. No i maska z przodu. Autko gotowe. Wybrałam sobie jeszcze auto z bykiem. Również je otworzę. Posłużę się nożyczkami, ponieważ to jest mocno zamknięte. I wyciągnę niebieskie autko. Bardzo podoba mi się to niebieskie autko. Bardzo lubię po prostu kolor niebieski. To jest niebieskie auto numer 95 z bykiem z przodu na masce. Prezentuje się bardzo fajnie. I jeszcze żółte auto z rekinem. O, jeszcze z boku. Wyciągamy. I mamy... Tutaj mamy auto numer 89. Naprawdę, to te auta, to są takie szybkie bestie. Mają ogromny napęd. No zobaczcie na to. Każde autko startuje bez problemu. No a teraz jeszcze pobawmy się w tą zamianę. Ściągniemy przód niebieskiego auta i zamienimy go na przykład tutaj. Czyli mamy numer 89, który był autem z rekinem, teraz jest z bykiem. Pająk tutaj będzie z rekinem, a niebieskie auto będzie miało z przodu pająka. Zobaczcie, to jest banalnie proste i praktycznie możemy to zrobić z każdym elementem naszego autka. I teraz pobawimy się w kraksy, dobra? Sprawimy, że nasze auta się ze sobą zderzą. Wow, to była akcja, na którą czekam, a widzieliście to? Gdy te dwa auta równocześnie uderzyły w auto numer 89, to aż maska mu odskoczyła i to jeszcze ta maska z bykiem. Wow, i o to właśnie chodzi w tych autkach. Musimy się zderzać, prowadzić szybkie akcje, no i przede wszystkim rozwalać inne auto. Gdy macie bujną wyobraźnię, możecie w domu, na dworzu, na podwórku z przyjaciółmi zbudować jakieś fajne przeszkody, górki, jakieś spadanie, podjazdy, na których nasze autka będą szaleć. Auto jest popsute, maska wyskoczyła do góry, no ale teraz spróbujemy jeszcze coś rozwalić. Mocno, z całej siły rozpędzę moje auta. I uderzę mocno, mocno. I zobaczcie na to. Wow, auto trochę odjechało, ale zgubiło drzwi od pasażera. No dobra, ściągnę te maski i z powrotem poukładam autka tak, jak powinny wyglądać. Tutaj mamy 35 numer z pajęczyną, czyli tutaj wkładamy pająka. Niebieska maska 95 do byka. No a to auto, które zostało rozwalone przez te dwa autka, muszę je naprawić. Maska i z przodu maska, a z boku jeszcze drzwi. Fast Crash, szalony rajd. To idealna zabawa dla wszystkich. Przypominam, autka wyglądają bardzo fajnie, mają napęd, taki tylny, no i w zabawie chodzi o to, aby rozbijać autko i ponownie je składać. Podobał Wam się ten odcinek, podobały Wam się te trzy autka, które Wam pokazałam, to zostawcie kciuki do góry i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, aby być zawsze na bieżąco z moimi filmikami i ze wszystkimi nowościami w świecie zabawek dla dzieci.